Hej, dziś witajcie, z tej strony Gilathis, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Roblox. Moi drodzy, poleciliście mi Car Dealership Tycoon. Tycoon? To był Tycoon? Tycoon. To był Tycoon jak najbardziej. Więc dzisiaj jestem na nim, jeszcze nigdy w niego nie grałem, co zresztą jesteście w stanie zauważyć. Mam tylko chyba jeden do wyboru. Aha, mogę wybrać sobie wzór swojego. Taki, który mi najbardziej się podoba. Najbardziej mi się czerwony podoba, jak najbardziej, to wybieram czerwony. W tym miejscu? Może być w tym miejscu. Nie wiem, szczerze mówiąc, gdzie, ale niech będzie tutaj. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wygląda. Czy ja będę budował tego tajkuna? Dostaję 4,5 tysiąca na start. Spoko. Czy chcę VIP-a? Nie, na razie nie, bo nie wiem jeszcze z czym to... Jaki krótki jestem w ogóle. Kupujemy piętro. Pierwsze. I kupujemy platformę. Pewnie dlatego dostaję pierwsze pieniądze. Teraz możemy pójść tu i możemy zmienić auto. Okej. Okay. Mamy Fiona. To jest multipla. Come on. Aha, i za to auto dostajemy pieniądze co ileś sekund. Dobra, rozumiem wszystko. Możemy też zmienić to auto albo upgrade'ować. Jasne. Każdy chciałby zrobić modyfikację do multipli. Myślę, że to jest idealna rzecz. Możemy też jakieś kolory zmieniać i tak dalej. Nasz progres to 2%, niewiele. Dekoracje, czyli tak naprawdę realnie możemy... Aha, czyli mógłbym zmienić... Ale nie mam. Czyli musiałbym pewnie kupić. O, za 100 Robuxów starter pack. No to jest dla mnie, poproszę serdecznie. Tam dostajemy plus 62. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Poproszę, mam 100 tysięcy? Dostałem, ej. Dostałem, dobra, niech będzie. To teraz tak, czy jestem w stanie kupić drugie? Platforma pierwsza. Nie mam drugiej platformy. Mogę kupić platformę drugą. Kupuję platformę drugą. Na platformie drugiej w takim razie chciałbym wybrać Chevrolet Camarona, czyli Chevroleta Camaro, z tego co rozumiem. 70 tysięcy jest jako wartość. 68 na nim dostaję, to nie jest wiele. Tak mi się przynajmniej wydaje. Moglibyśmy też go ulepszyć. Ulepszmy. A, platforma się po prostu ulepszy na wygląd. A, i znowu muszę go przypisać na nowo, tak? Tak. Czyli nie ma tam, że jakaś konkretna platforma na cokolwiek innego. Dobrze, w takim razie zróbmy jakieś dekoracje. Drzwi wejściowe zróbmy w takim razie też. Zróbmy platformę trzecią, bo jeszcze pewnie się przyda. Jakieś tutaj, jakąś rzecz. To jest za 300 dolarów. Ściany są za 300 dolarów? To buduję ściany, jakby mnie to nie interesuje. Mało to kosztuje. Odlokowaliśmy auto. Nie chcemy na razie kupować auta, na razie budujemy sobie ładny budynek, ok? To jest wszystko jasne, proszę bardzo. Cyk. Ściana, tylko muszę powoli klikać, bo ja znam siebie z tego, że ja klikam strasznie szybko czasami. Dobra, jest. Możemy też kupić kolejne piętro. Dobra, no to już jest przynajmniej tyle. Co dalej? Jest dużo rzeczy do kupienia. Na razie zostawmy. Mamy na razie tyle. Jest ok. O, drzwi się otwierają też ładnie. Dobrze, możemy obejrzeć naszą wspaniałą multiple za 62, która nam generuje. I naszego Chevroleta Camaro. Chociaż... No, no, tak ciężko. Dobrze, tu mamy też auta jakieś. Aha, mogę kliknąć na auto. A, i mogę nim jeździć po prostu. I za każdą przejechaną milę dostanę 2400? Tak to ma wyglądać? Dobra, drive, sit. Tutorial done, earn money. Dobra, czyli zarabiamy pieniądze. Możemy jeździć po mapie, ścigać się z innymi i dodawać te. Ale czy ja teraz dalej dostaję pieniądze za to, że go tu nie ma? To jest moje pytanie. Cały czas będę dostawał 75, czyli... A, 278 teraz dostaliśmy. 440. I będę naprawdę dostawał pieniądze za jeżdżenie, ale to jest... Ile dostałem cały... To jest łącznie? To jest łącznie raczej za każdy... Za tego, ile dostałem, nie? Tak, to będzie raczej łącznie, ile dostałem. Czyli w tym momencie stricte bierzemy sobie auto na przejażdżkę, jeździmy sobie po... całym mieście, czy raczej po całym tajkunie, czy całym świecie tego wszystkiego. I inni tu też budują swoje jakieś tajkuny. Tylko musimy też się chyba dostać do sklepu. Mamy dwa oznaczenia. Kropka to pewnie będzie mój, w sensie ten znacznik to pewnie będzie mój tajkun. O, to nie jest zbyt mądre. To nie jest zbyt mądre. Mamy też jakieś wyścigi obecnie trwające. Mógłbym dołączyć. Na razie myślę, że z moim autem nie mam żadnych szans. Możemy też, aha, możemy też tu kupować auta za 8 tysięcy, za 12, za 10, Hamery, jakieś inne. Dobra, ej, 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 tych aut jest tu dużo. Dobra, ile jest najdroższe auto? Z milion? Milion więcej. 10 milionów. O kurde. To jest konkret, to jest konkret. Można też kupić 25 milionów, jeśli by się chciało. Albo 5 milionów na przykład. Duży dom, mały dom, nowoczesny dom. Czy nam domy potrzebne? Nie jestem w stanie stwierdzić, szczerze mówiąc. Pieniądze razy dwa. Pieniądze razy dwa byłyby spoko. Mamy też specjalne kolory. Mamy też elektryczne. Aha, czyli odblokowujemy te auta. Musimy je kupić, żeby mieć w ogóle do nich dostęp.
Okej, dobra, wszystko rozumiem. Czyli w chwili obecnej zarabiam stricte, to jest plusik, tak, plusik jest od razu na pieniądze. Czyli zarabiam stricte w ten sposób. Okej. Gdzieś tu był ten, gdzie jest ten Mikołaj? Tu jest ten Mikołaj, dobra, co to jest za sklep? Candy shop. Co to za sklep? Kurde, co ja mam tu dostać? Siema. Tu jest jakaś tego, jak się wysiada? O, dobra. Co to za choinka? Czy choinka mi coś daje realnie? Tu są jakieś prezenty. A, można wejść do środka. Bardzo dobrze, w takim razie wejdę. Strasznie mnie skurciła gra, kurde. Bezlitośnie sprawiła, że jestem niski. Co oczywiście nie dzieje się w prawdziwym życiu. Skąd? Nie. Co nie my. Siema. 25 okrążeń. To fajne masz wyzwanie. Można też kupować takie rzeczy. Siema. To wygląda akurat strasznie biednie. Jakbym chciał na przykład, mogę kupić auto za kilka milionów, ale chciałbym, tak naprawdę nie chciałbym go kupić, tylko chciałbym, nie wiem, zainwestować w różowego misia. Tak, to jest najlepsza możliwa opcja. Dobra, spadamy stąd. Spadamy stąd do naszego wspaniałego tajkunu. Ciekaw jestem, czy to są domy graczy, czy nie są domy graczy. Podjedźmy do nas, nasz jest tam, dobrze. Jeszcze kawałek, tu jest jakiś bank w ogóle, też nie wiem szczerze mówiąc, do czego mi ten bank. Na razie wracamy na nasze. My jesteśmy tak trochę na poboczu, ale to nie problem. Zaraz się bardzo szybko rozbudujemy. Dobrze. To teraz tak, czy jeśli chcę odłożyć swoje auto, żeby mi generowało pieniądze, to muszę tam do niego podejść? Nie, ono tam dalej jest. Aha! W ten sposób, dobra. Czy nie dość, że generuje mi tam, to jeszcze generuje mi w trakcie jazdy. Powiem wam tak, kupmy sobie po prostu milion w tym momencie. Zobaczmy, jak to wszystko wyjdzie. Myślę, że jestem w stanie tutaj co nieco rozbudować. Co nieco. Patrząc na te ceny, które tu były, to jestem w stanie nawet sporo rozbudować. Drzwi garażowe niech będą. Winda dla aut też, czemu nie. Pokój z kawą, jasne. Tutaj jakieś rzeczy. Światła, o, światło to jest bardzo ważna rzecz. Platforma. Platform mamy dużo, ale na razie chciałbym dół skończyć. Stolik. Schody też byłyby fajne, bo mógłbym wejść przynajmniej na górę. Mamy jeszcze dużo. Dobra, odblokowaliśmy kolejne auto, rozumiem wszystko. Mamy słupki, mamy platformy. Tu jest sidewalk, platforma, coś tam. To już jest na piętrze wszystko, nie? Nie, to jeszcze jest na dole. I to jeszcze jest do kupienia, i to jeszcze jest do kupienia, i to, i łazienka. I ściana. Na razie ściany musimy też rozbudować mocno. Czyli tak naprawdę nie ma jakoś dużo rozbudowywania. Potem siedzimy i zbieramy pieniądze na pokazywanie naszych aut. Tak naprawdę, realnie. Dobra, tu jest jakieś biuro. O, teraz się dużo rzeczy odblokowało. Jedno biuro, drugie biuro, trzecie biuro. Druga łazienka. Kupujemy kolejne ściany. Inwestujemy. Na razie inwestujemy. Myślę, że to jest na razie najbardziej... O, proszę bardzo, kolejne. Loxos, czyli luksus. Lexus. Luxus? Kolejne słupy, kolejne dekoracje. Światła, to też bardzo ważne. Platforma na razie nie, bo nie mamy nawet tylu aut. Możemy kupić parking i możemy sidewalk kupić. I za 75 tysięcy platformę. Czemu nie? Zostaje nam jedna platforma, to w sumie ile mamy już wybudowane? 95% tajkunu. To wiecie co? Jak już mamy 95%, wy wiecie, że ja lubię kończyć rzeczy, to kupmy sobie jeszcze milion, żeby oczywiście móc od razu kupić jakieś auto i wsadzić tam do nas. Więc leci cyk, leci platforma 7, platforma 8 i platforma 9. I to jest tyle. Udało nam się skończyć, odblokowaliśmy tym razem police dealership. Więc bardzo fajnie. Teraz możemy na platformę jeszcze poustawiać sobie oczywiście auta. Tylko musimy najpierw jakieś auto kupić, bo żadnego nie posiadamy jeszcze. Więc wejdziemy sobie w autka. Mamy 400 tysięcy, to jest myślę całkiem spoko wartość. Ford GT, też Ferrari, dobrze. Mercedes GT. Dobra, powiem wam, że tak nie wiem, czy kupić jedno dobre auto, czy jak to. Zróbmy tego Forda GT. A on jest zablokowany. Dlaczego jest? Aha, bo trzeba kończyć różne dealershipy, żeby móc je kupić. Czyli możemy na przykład kupić Ferrari albo Porsche GT. Dobra, kupmy to Ferrari za 350 tysięcy. Dobra, jest w garażu. Mogę kliknąć? A jest w garażu, dobrze. Jeśli bym chciał kolor teraz zmienić... A, muszę zapłacić, oczywiście. Standardowy czerwony Ferrari 5400. A co to jest za kolor? Halo? A to są specjalne kolory. Dobra, wszystko rozumiem. Mogę też... Aha, mogę pomalować. Dobra, pomalujmy na 2700. Co to jest calipers? Aha, hamulce po prostu. Rozumiem, zróbmy na, nie wiem, żółty, czy też na czerwony jakiś. Zróbmy na czerwony, tak samo i tyle. Dobra, to teraz tak. Jak to się wyciągało, to auto teraz? A, nie, zanim weźmiemy, to musimy najpierw tak. Wejść tu i na platformę numer 3. Klasa trzecia? Nie mogę?
Aha, dobra, rozumiem, bo każda platforma ma swoją klasę. I tu jest klasa druga i musimy ulepszyć teraz. I teraz jest klasy trzeciej, tak mam to rozumieć? Tak, dobra, wszystko jest jasne. I teraz możemy to dać na platformę trzecią tego, dobra, wszystko rozumiem. Wszystko jest jasne. Proszę bardzo, jaki ładny. Nie wiem, czemu tu jest dalej niebieski, ale no. Proszę bardzo, jaki ładny. Ferrari 488. Tylko czy on daje mi jakieś pieniądze? Powinien, nie? Tamte dają mi po 62, a ten nie daje mi pieniędzy? Muszę zobaczyć. Ten daje mi pieniądze? Daje, 68. Halo, Ferrari się zepsuło? Halo? Ja bym chciał wiedzieć. 350 tysięcy. A ile kosztuje multipla? Zero. To jak w prawdziwym życiu. Dokładnie. Dobrze, to są jakieś wyścigi i inne rzeczy. Nie chcemy. Na razie chciałbym wyciągnąć swój wspaniały samochód. Ferrari Drive. Proszę bardzo. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Teraz możemy zarabiać, kurde. Chociaż auto za 350 tysięcy, to trochę trzeba będzie się najeździć, żeby cokolwiek zrobić. Dobra, czy jesteśmy w stanie? Nie mamy. No, no, to było wszystko wyliczone. Trofki. Dune. Dobra, jesteśmy tu. Jest ktoś. Mogę wystartować? O, mogę ile obrotów? Ile on, w sensie tych. Total time. To ile on zrobił? 3, 4, 2? Nie jestem w stanie stwierdzić, ile zrobił. Best ma 33 sekundy. Dobra, sprawdźmy sobie. Zróbmy na jedno. Aha, jest jeden vault. Musimy i tak poczekać. Siema! Witam! Raz, dwa, trzy. Nie zdążysz chyba przejechać. Ta, Lambo będziesz się ze mną ścigał, ta? Nie zdążysz. Zablokuję cię, nie wjedziesz tu. I będę sam się ścigał. Nie, nie, nie! Nie, nie! O, come on! No to będę sobie robił wyścigi z Lamborghini, gdzie nie znam nawet trasy. Dobra, będzie śmiesznie. O, on wyszedł. Okej, postanowił wyjść. Jakby to nie problem dla mnie. Dobra, zobaczmy, jak ta trasa wygląda tak naprawdę realnie. Czyli ścigamy się na piachu. Myślę, że to nie jest najlepsze auto do jazdy po piachu. Ale może ja się nie znam, szczerze mówiąc. Teraz tędy. O Jezus, po tym. Gdzie? Teraz tu, okej. Nie zauważyłem totalnie tej strzałki. W sensie na pewno byłbym w stanie zrobić to szybciej, gdybym znał trasę. Tu jest koniec. I zrobiłem szybciej niż tamten. 6 tysięcy dostałem, ej, to już jest fajnie. I 7 tych dostałem, pucharków. Nice, powiem wam, że fajnie, fajnie, fajnie w takim razie. Jestem pierwszy, haha, 31 sekund. Teraz oni się będą ścigać, żeby przebić mnie. Nice. Czyli to jest gdzieś za mapą, tak? Nie, a nie, bo to po prostu można dojechać bezpośrednio na mapie, albo można zrobić to w ten sposób. No to powiem wam, że całkiem nieźle. Mam własny salon samochodowy, mimo że mam 3 samochody. Możecie kupić albo mega tanią multiple, albo samochód, który dostałem w gratisie za kupienie paczki, albo możecie na przykład kupić Ferrari. To jest tyle. Od razu, koniec. Nice, ale dostajemy pieniądze cały czas za jeżdżenie. I cały czas się zbierają na koncie, bardzo fajnie. Ale hamowanie długo, 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 długo. Dobra, spoko, udało się. Zapraszam. Ale się od razu cicho robi, jak się wychodzi z tego auta. 82 tysiące, no i co, teraz generuje mi pieniądze? Nie generuje mi pieniędzy, dobra, spróbujmy jeszcze raz rozbudować to może. Bo nie wiem czemu to. Chyba, że mogę postawić, ale nie mogę zarabiać jeszcze wtedy? Nie jestem w stanie stwierdzić. Platforma numer 2. A nie, to już jest klasa trzecia i wyżej nie mogę zrobić. Ha! To jest dopiero dobre pytanie. Tutaj to też mamy... Ha, mogę po prostu zmieniać kolory bezpośrednio. Jeśli bym chciał. Primary. O kurde. Mógłbym zrobić cały czerwony. O Jezus, moje oczy. Nie chcę tego. O nie! Czemu mi zmieniło? Nie chciałem zmieniać. Jezus, dobra, biały, biały. O, bo... A czarny? Czarny będzie źle wyglądał? Czarny będzie wyglądał spoko. Powiedzmy, że w ten sposób zrobimy, niech będzie. Progres 100%. Nazwa. Nie wiem. U Krystiana, cokolwiek. Change.
A, mamy już odblokowane. Aha, czyli możemy tu odblokować tylko 3 pojazdy. I teraz jeśli byśmy chcieli robić dalej, to musielibyśmy wziąć Police Dealership i zrobić teraz to. Potem Hyper Dealership i tak dalej, i tak dalej. Aha, i w ten sposób się odblokowuje niektóre auta, czyli one wcześniej były zablokowane, nie tu, muszę wejść do sklepu. Czyli one wcześniej były zablokowane, tak mam to rozumieć. Tu jest na przykład auto z grupy, które można. Tu gdzieś zaraz powinno być to auto off-road. Tu jest, nie, to nie to było. Taki pomarańczowy był. Tu jest Suburu RTZ, czyli Subaru BRZ. Jak najbardziej. I to jest jako za odblokowane nasze dzięki temu. Dobra, wszystko rozumiem. Wszystko totalnie rozumiem. Fred Horse GT. Piękna nazwa. O, u Krystiana nice. Dobrze, nie pod Krystianem. Dobra, jak to wygląda teraz? Zróbmy tu na przykład upgrade razy 2 i zmieńmy tu auto. Czy ty dostajesz cały czas pieniądze? Teraz nie dostaje pieniędzy? Jak to wygląda? Ciężko mi stwierdzić. Ten dostaje cały czas 62. Ten już nie dostaje pieniędzy. Ha! Czyli może dostajemy pieniądze tylko i wyłącznie za niższe poziomy, że jak już masz droższe auto, to już gra stwierdza, musisz jeździć. Nie ma tak, że siedzisz sobie na awku. Chwila. A, bo to nie były drzwi. Dobra, tu są drzwi. Dobra, to jest moja kuchnia prywatna. To jest toaleta chyba, z tego co pamiętam. O kurde, jakie toaletki wiszące, nice, kurde, kultura. Jeszcze możemy wejść na górę, bo pamiętam, że kupiłem wszystko na górze. I no, nieźle, nieźle, nieźle to wygląda. Ciekaw jestem, czy teraz bezpośrednio z tego poziomu, czyli to Ferrari i tak dalej, mógłbym przenieść na ten kolejny, jakby to nazwać, na ten kolejny Tycoon, jeśli chodzi o te auta policyjne tak naprawdę. Byłbym naprawdę bardzo ciekaw. Więc moje pytanie zostawiam dla was oczywiście. Dziękuję wam, moi drodzy, bardzo serdecznie za polecenie gierki. Pamiętajcie o tym, by zostawić łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale. Będzie mi bardzo, bardzo miło. A póki co, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, że pierwszy link prowadzi was oczywiście do Eneby w opisie, gdzie możecie kupić tańsze gierki, ale i również do ładowania, żeby kupić Robuxy. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!